Siemano ludziska, witam w kolejnym odcinku Shaolin Soccer na moim kanale. Z tej strony Przemek Sprytny, a to jest moja podstawowa jedenastka tej serii, gdzie została zmieniona formacja. No mam nadzieję, że Okazaki na napadzie da sobie radę sam. No nie jest to jakiś wybitny snajper, ale no cóż, jeżeli chciałem mieć zgranie, jeżeli chciałem mieć wszystkich złotych zawodników, których do tej pory udało mi się zdobyć, to musiało wyglądać to tak, a nie inaczej. Bardzo ofensywny przód, obrona w miarę solidna, najbardziej obawiam się bramkarza i tego składu. Proch Pionki, Ronaldo, Robben, Aguero, Staric, jest także Alves, Piqué, Courtois, Ramos, Bale. Jednym słowem mam przesrane, no ale zobaczymy, czy szczęście dopisze mi na boisku, czy też wręcz przeciwnie, będę miał pecha, który prześladuje mnie w FIFA od zawsze chyba. No to co, zaczynamy spotkanie, w którym mierzy się drużyna Proch Pionki oraz Shaolin Soccer. Pierwsze próby w naszym wykonaniu, no fatalne, przez co nadarzyła się okazja do skontrowania mojego zespołu przez drużynę przeciwną. Staric oddaje strzał, nie podaje do Aguero. Ten na szczęście nie zdołał oddać strzału, chociaż fatalne wybicie naszego golkipera umożliwia mu podjęcie próby numer 2 i niestety w 5 minucie pokonany zostaje nasz koreański golkiper. Przegrywamy 1-0 i będziemy musieli szybko odrobić straty, jeśli myślimy o zdobyciu 3 punktów w tym meczu. Świetne wypuszczenie Okazakiego, próba lobu. Niestety bardzo, bardzo zła. Kolejna okazja dla naszej drużyny. Tym razem Kagawa oko w oko z bramkarzem Prochu Pionki. Znów górą ten golkiper. Nie jestem pewien, kto tam w tej bramce stoi, ale naprawdę odwala kawał dobrej roboty. Skapitulował dopiero w 15 minucie po kolejnym już podejściu, by pokonać, no właśnie, Thibaut Courtois, bo to on w bramce stoi. No i Kun Aguero, kolejna okazja, tym razem nasz golkiper paruje piłkę na aut i nadal możemy cieszyć się z bramkowego remisu, jednobramkowego. Kiyotake, czy uda mu się pokonać Courtois? No ten zmylił naszego ofensywnego pomocnika i ten lob, po prostu o nim zapomnijmy. Kolejna okazja przeciwnika, no jest bramka. W 38 minucie Sergio Ramos, potężne uderzenie z głowy, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki, no i wpadła do bramki. Nasz bramkarz nie miał nic do powiedzenia, mimo że lekko w statystykach strzeleckich przeważamy, to jeśli chodzi o skuteczność, ta po stronie rywala zmienia się to dopiero w drugiej połowie, gdzie odpowiedzialność i ciężar gry na siebie wziął Kagawa. 65 minuta, 2-2, tak jest, wracamy do gry. No ale niestety Robben pokazał różnicę, 84 minuta i znów przeciwnik wychodzi na prowadzenie, wygrywa ten mecz, chociaż no, było to bardzo wyrównane spotkanie. Mówi się trudno i gramy dalej, a tutaj, no tak, jeszcze gorszy skład. Mamy 3 informy zawodnika Team of the Season, mamy także zieloną kartę Alexisa Sancheza, Neymara, Bale'a, Casillasa w ramce. No ja nie wiem, co się dzieje, ale jakieś składy nie z tej ziemi wybierało mi w tym dniu. Czy tym razem jednak sobie poradzimy, czy okaże się, że no, składy nie grają? Pierwsza okazja, Iker Casillas ratuje swój zespół przed utratą gola strzelcem. Jeden z naszych zawodników, nie wiem kto to był, być może Kiyotake albo Okazaki. Kolejna okazja, tym razem dla rywala, przed zakończeniem się pierwszej połowy piłkę przy nodze trzymał Toni Kroos, uderzył w słupek, ale piłkę do bramki wpakował ostatecznie Neymar i 45 minuta schodzimy do siatki z jednobramkową stratą do naszego przeciwnika. Ech, no właśnie, czy na pewno? Bo mieliśmy szansę na to, by mimo wszystko z remisem zejść po pierwszej połowie do szatni, ale fatalnym uderzeniem popisał się nasz zawodnik i nadal przegrywamy. Statystyki lekko na moją korzyść, no ale te no, u góry ekranu na korzyść mojego przeciwnika. Jednak w końcu w 55 minucie Okazaki zdobywa gola na 1-1. Iker Casillas pokonany w tym spotkaniu po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie ostatni, bo no, naprawdę ciężko było go pokonać. Son został wypuszczony przez kolegę z drużyny, biegnie, wiadomo, że to jest szybki zawodnik, będzie próbował technicznym strzałem pokonać Ikera Casillasa i to mu się udaje. W 67 minucie legenda Realu Madryt zostaje pokonana. Swoją drogą, co sądzicie o odejściu
Casillasa, bo jak dla mnie to jest zakończenie pewnej ery. Odszedł Schweinsteiger z Bayernu, Xavi z Barcelony, no coś się dzieje niedobrego. 80. minuta, wracamy do meczu Okazaki, gol na wagę póki co dwubramkowego prowadzenia, mamy 1-3, jeszcze to nie koniec tego spotkania. Okazaki podaje do Kagawy i jest już 4-1. W 90. minucie dopełniamy już tylko i wyłącznie formalności, podwyższając nasze zwycięstwo, a tym samym przypieczętowując naszą zdobycz trzypunktową, i to są pierwsze 3 punkty zdobyte w lidze czwartej. Nowym zawodnikiem w naszym zespole jest Koya Heol. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. No, nie ma tutaj zbytnio wzmocnień w linii defensywnej, jak i na rynku transferowym jest strasznie mało tych zawodników, a ich ceny nieraz są kosmiczne. Czas na ostatni mecz w tym odcinku. Znów bardzo dobry skład. Sanchez, Hazard, jest Hugo Lloris, Kompany i jego kosztem. Zobaczymy już na początku meczu. Walka w środku pola o piłkę. No to kto wygra tę walkę i przedostanie się pod pole karne rywali. Wygrał to Okazaki, który wpakował piłkę do bramki z dosyć trudnej sytuacji strzeleckiej. Tego się po nim nie spodziewałem. 6. minuta i mamy już 1-0. No ale przeciwnik się nie poddaje. 18. minuta tego meczu. Koszta, który został sfaulowany zdaniem arbitra. No i będziemy mieli kontrowersyjny rzut karny w 19. minucie. Kto okaże się lepszy? Jung Sung Ryong. No, nie ma rzutu Cesca Fabregasa, ale ten strzelił na tyle dobrze, że piłka wylądowała w siatce i w 19. minucie mamy remis 1-1, a po pierwszej połowie wynik ten się nie zmienił i przechodzimy do drugiej części tego spotkania. Świetna klepka naszych zawodników, kijo takie mocne uderzenie po ziemi. 59. minuta, wynik 2-1, znów jesteśmy na podium, jeśli chodzi o ten mecz. Kolejna próba z dystansu, no tym razem zabrakło precyzji. Jeszcze w 80. minucie Okazaki próbował pokonać golkipera drużyny przeciwnej, no ale to mu się nie udało. 90. minuta, rozkojarzenie w szykach obronnych mojego rywala i Okazaki przypieczętował nasze zwycięstwo kolejną bramką, bo w tym momencie już rywal definitywnie nie miał szans na odrobienie tej dwubramkowej straty. Wygrywamy, mamy 6 punktów w lidze czwartej. I tak kończy się ten odcinek jeszcze jednym nabytkiem w naszym zespole, Parkiem. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Wkrótce kolejny. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.